Witam wszystkich. Oto znów jestem razem z żabą Fredem i Rebel. Rebel uwielbia żabią szkołę. Bardzo lubi to, szczególnie teraz, kiedy wciąż nie może być w klasie ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. Bardzo tęskni za nimi. Ale skoro nie wolno nam chodzić do szkoły, to cóż, nie możemy iść do niej. Ale to, co wolno nam zrobić, to na przykład poczytać razem miłą historię. Historia opowiada o zamożnym władcy zamku, który nienawidzi rzeczy, które nie są po jego myśli. Jeśli coś nie idzie dokładnie tak, jak chce, wtedy się gniewa. Staje się bardzo zły. Czy to pomaga? Czy gniew pomaga, kiedy coś ci nie wychodzi za pierwszym razem? Jak myślisz? Posłuchaj historii. Historii o mleczach. Dawno, dawno temu pewien bogaty człowiek mieszkał w ogromnym, przepięknym zamku. Zamek miał 50 pokoi. Wokół zamku rozciągał się ogromny trawnik. Zielony i idealny. Przycięty jak od linijki. Bogaty człowiek bardzo sobie cenił porządek. Na jego trawniku nie mógł wyrosnąć żaden chwast. Na trawniku nie mogło rosnąć nic, co nie byłoby idealnie zielone i nie było trawą. Pewnego dnia bogacz obudził się, wyjrzał za okno i zauważył ze zgrozą, że na jego trawniku wyrosły 3 kwiaty mniszka. Tuż pod oknem. Piękne, żółte mlecze. Co to ma znaczyć? Krzyknął. Jak one mogą rosnąć na moim trawniku? Nie przebrał się nawet, tylko wybiegł w piżamie i wyrwał 3 kwiatki. No, to mam je z głowy. Zasyczał rozgniewany. Poczuł satysfakcję i wrócił do zamku. Następną noc przespał spokojnie jak dziecko. Rano zerwał się i podbiegł do okna. Ujrzał swój idealny trawnik, w którym każda trawka rosła prosto i była dokładnie tej samej długości. No właśnie, chwasty nie odrastają, powiedział do siebie bogacz. Tylko trzeba je wyrwać z korzeniami. 3 tygodnie później, nucąc pod nosem, bogaty człowiek rozsunął zasłony przy jednym z okien w swoim zamku i ujrzał, o zgrozo. Tym razem to nie były tylko 3 mlecze, ale co najmniej 10. Niemożliwe. To katastrofa. Dzwonię po najlepszego ogrodnika w kraju. On wie wszystko o środkach na chwasty. Najlepszy ogrodnik w kraju poradził mu. Szanowny panie, musi pan dokładnie wykopać mlecze, a dziury zasypać kredą na 3 dni. Po czymś takim mlecze już nie wyrosną. Tak też uczynił. Z ulgą przekonał się, że ogrodnik miał rację. Trawnik znów był idealny. Bogacz szybko zapomniał o mleczowej katastrofie. Jednakże, gdy pewnego dnia wrócił z długiego spaceru po lesie, zobaczył swój trawnik i zamarł. Zamarł z przerażenia. A następnie poczerwieniał ze złości. Cały trawnik usiany był żółtymi kwiatkami. Były wszędzie. Bogacz myślał, że zemdleje. Co zrobić? Pomyślał o staruszce, która mieszkała w małej chatce niedaleko jego zamku. Poszedł więc do niej i opowiedział jej całą historię o mleczach atakujących jego trawnik. Poprosił ją o radę. Pragnął, aby te paskudne chwasty zniknęły i nigdy nie wracały. Mądra staruszka odpowiedziała:
Drogi Panie, w życiu czasami zdarza się coś, co nam się nie podoba. Jedyne, co może Pan zrobić, to nauczyć się kochać kwiaty. Nie ma innej rady. Nie powiedziała mu nic więcej. Bogacz wrócił do swojego zamku, zastanawiając się nad jej słowami. Każdego dnia ćwiczył kochanie żółtych kwiatków porastających jego trawnik. Czasami już prawie mu się udawało, a często wcale nie. W końcu jednak je zaakceptował. Żył długo i szczęśliwie w swoim zamku otoczonym trawnikiem, w którym tu i ówdzie spośród trawy wyłaniała się żółta główka mlecza. Jego sąsiedzi myśleli zaś, że od kiedy na trawniku rosną kwiaty, stał się on o wiele przyjemniejszy. Tak jak w ogrodzie Pana zamku, w Twoim i moim życiu są czasem rzeczy, których nie lubimy lub których nienawidzimy. Jak na przykład, kiedy masz uporządkować swoje zabawki, a jesteś równie zajęty czymś innym. Lub kiedy możesz zjeść tylko jedną słodycz, a nie dwie. I ktoś mówi, żebyś nie jęczał o więcej. Albo jeśli próbujesz stworzyć coś, co nie zadziała za każdym razem. Albo musisz iść spać o wyznaczonej porze, choć nie czujesz się zmęczony. Wszystko jest takie niesprawiedliwe, prawda? Albo nie możesz bawić się na zewnątrz, gdy koronowe stworki wciąż tam są. Cóż za niesprawiedliwość. Ale krzyki, mocne uderzenia w drzwi lub denerwowanie się zwykle nie pomaga. Denerwuje wszystkich, a następnie zaczynasz walczyć. I zanim się zorientujesz, co wtedy zrobić? Rebel pyta żabę Freda. Fred myśli przez chwilkę, a potem mówi. Wiesz, to co naprawdę pomaga, to kiedy cicho posiedzisz, razem z twoim gniewem. I kiedy poczujesz, gdzie jest twój gniew. Czy gniew jest w twoich pięściach, które naprawdę chcą uderzyć? Lub czy gniew jest w twoich nogach i chciałbyś coś kopnąć? A może jest w twoim sercu, ponieważ tam odkryłeś złość. Gniew jest bardzo ważny. Pomaga ci dowiedzieć się, co lubisz lub czego nie chcesz, żeby się wydarzyło. Z gniewem najlepiej się zaprzyjaźnić. Oddychając spokojnie i czekając jedną minutę, aż gniew ustąpi. A następnie możesz porozmawiać o tym, co cię denerwuje, i co ci się nie podoba? Co chciałbyś, żeby było inaczej? Film, który zobaczysz za chwilę, może ci w tym pomóc. Gniew jest trochę jak złoty pył, który wiruje wokół. I nie wiesz już, co robić. Patrząc na złoty pył, zauważysz, że gniew przemija szybciej niż myślisz. A kiedy wszystkie cząstki złotego pyłu opadną całkowicie, wtedy możesz o tym porozmawiać. O tym, co jest dla ciebie trudne. Lub czego wcale nie lubisz. Lub o tym, co nadal czujesz.
Nasza nauczycielka rysunku Ingrid dziś pokaże Ci, jak narysować jeden, dwa lub trzy mlecze. A jeśli chcesz, możesz narysować też ładny zamek. Wiesz, z gniewem jest dokładnie tak, jak u pana zamku. Nauczył się, że może nadal kochać i naprawdę dbać o siebie. Nawet jeśli mu się coś nie podoba. Uwaga działa. Zawsze. I jest życzliwa. Bądźcie życzliwi dla siebie każdego dnia. Pa! Witajcie! Dzisiaj narysujemy mlecze. Pokażę Wam, jak to zrobić. Zawsze zaczynam od małej rozety w środku, ponieważ jest to centrum mlecza, czyli mniszka lekarskiego. A potem mlecz ma dużo malutkich płatków. Wokół centrum. A następnie kolejna runda i znowu rysujemy malutkie płatki. I tak wygląda prawdziwy mlecz. No, możemy mu też dorysować łodygę. I też trawę. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to zrobić. Rysujemy rozetkę na początek, a następnie pełno malutkich płatków dookoła. Jeden po drugim. I kolejna runda, znowu dookoła rysujemy malutkie płatki. Rysujemy łodygę oraz trawkę. Możesz teraz pokolorować mlecze na żółto albo na jakiś inny kolor, który lubisz. No i możesz też narysować zamek. Zamek. Rysujemy wieżę. Mur i druga wieża. Dach na jednej wieży i dach na drugiej wieży. Brama wielka. Z mostem zwodzonym. A tak naprawdę możesz narysować to, co lubisz. Kiedy narysujesz cały rysunek, możesz go przesłać do nas w naszym fanpage'u albo umieścić pod tym filmikiem obrazek w komentarzu. Do zobaczenia!